wszystkie trzy kasetki naprawione. Nagrałem je w dzień od nowa. Tamta chromóweczka już wcześniej była nagrana kilka dni temu. Wczoraj nagrałem te dwie SAX60 i D90. Obydwie na Hitachi brzmią super. Na JVC w domu tak samo, na którym nagrywałem, na T370 też. I nawet na C45L, który ma kaprysy, ale tutaj akurat nagranie z JVC, zwłaszcza przynajmniej na razie na tej SAX60 brzmi, posłuchajcie sami jak. Libera nos in cielo a nostra culpa. Amen, miazga.
C45L też wymiata. Nie ma takiej przestrzeni jak Hitachi, Condor, DT75 czy Sharpy. No ale brzmi twardo i bardzo ładnie, ale stereo też ma super. Te efekty takie burzy, na przykład jak tam w Imperio, też bardzo fajnie się na nim wybrzmiewają. No także miło jest i dla odmiany tego posłuchać, bo też brzmi fajnie. Zwłaszcza jak na takiego malucha, bo ja z początku nie wiedziałem, że to będzie aż takie małe, to się w dłoni mieści. Głośniczki takie malutkie, kolumienki takie małe, jak komputerowe, a całkiem to fajnie daje czadu. I fajnie ma te kolumienki montowane, bo można je w ogóle z kabli wypiąć, bo on ma łączenia w środku, są takie zatrzaski. Ja dopiero po jakimś czasie to odkryłem, że kable można w ogóle odłączyć, kiedy on jest złożony. I on będzie grał bez kabli, bo zatrzaskami się łączy. A kable można podpiąć tylko, jak chce się kolumienki rozłożyć. Także też jest ciekawy sprzęcik. Jeszcze dla odmiany na Hitachi, jak to łoi niemiłosiernie. Oj, myli mi się. Trochę wolniejsze te obroty, jednak wszystkie Panasoniki mają szybsze. A ten ma coś takiego jak te Sharpy, też trochę wolniejsze takie i nie wiem, które są właściwe. Na JVC w końcu jest porządna głośność, bo te wskaźniki skaczą dosyć wysoko, bo po nagraniu na Sharpie one skakały tak na 2, czasem na 3, a jak przycichały basy, to tylko na 1, a tutaj potrafi na full, wszystkie wskaźniki potrafią się zaświecić, jednak JVC to nagrywa. Dobra, to jest chromóweczka. Na razie ją odłożymy. I jeszcze sprawdzę na tych sprzętach tą zwykłą D60, czy ona też zagra płynnie na tym C45L kapryśnym, czy ta już kaseta tutaj nie będzie grała dobrze. Przekonajmy się. O, chyba jednak nie. Nie, niestety. Na nim już ona pływa. Nie wiem, od czego to zależy. Być może od tej gąbki tutaj, blaszki dociskającej do głowicy. Ale nie wiem. No trudno. Jak nie na C45, to na Hitachi na pewno zagra dobrze. Bo na nim wszystko gra dobrze. A, nie ta strona. Thank you.
No, zwykła żelazowa, bo ostatnio mi się cały czas myliło, że metalowa, bo i to jakieś żelastwo, i to jakiś metal. Też dobrze jest nagrane. Nawet powiedziałbym bardzo dobrze. No, nie ma pewnie takiej dynamiki i sopranów jak na chromówce, ale się dobrze tego słucha. Bardzo fajnie to brzmi. Także na Hitachim nagrania wszystkie brzmią dobrze na każdym rodzaju, na każdej kasecie. Porównajmy, w pierwszej kieszeni gra chromówka, znaczy zwykła, a w tej drugiej teraz puścimy chromówkę. No oczywiście chromówka sopranem tnie mocniej. Ale na takim sopranowym sprzęcie i basowym, bo on wszystkie pasma ma dobrze wyeksponowane i średnie ma ładne i soprany i basy, to i taka zwykła kaseta też brzmi bardzo dobrze. Do chromówki w sumie trzeba te soprany nawet ściągać, bo za bardzo potrafią zacinać. Niesamowity ten przestrzeń, ten efekt przestrzeni surround tutaj jest tym Hitachim.